Szkoła podstawowa nr 8 w Lubinie miała potrójną okazję do świętowania. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto patrona szkoły Jana Wyżykowskiego oraz dziesięciolecie istnienia Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Patrz Sercem. No i największa, najpiękniejsza uroczystość, a mianowicie nadanie naszemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Patrz Sercem sztandaru. Jestem tym bardziej dumna z całej mojej społeczności szkolnej, ponieważ taki sztandar będzie miało tylko koło w naszej szkole, biorąc pod uwagę całą Polskę, więc jako jedyne koło TPD przy szkole będziemy mieli sztandar, który do czegoś zobowiązuje. W wolontariat zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Tradycje pomagania potrzebującym w ósemce sięgają już 2 dekad. Prowadziliśmy bardzo dużo działań. To jest pomoc na rzecz w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli na rzecz wszystkich potrzebujących. Ludzi, zwierząt, ekologii, otoczenia. To są w każdym aspekcie życia. Natomiast pan prezes Pleśniak namówił nas, żebyśmy rzeczywiście założyli koło, bo wtedy pod wspólnym takim sztandarem, będąc w organizacji, będziemy chętniej, częściej i więcej robić. W kole przy szkole podstawowej nr 8 działa 32 dorosłych, 144 wolontariuszy i 29 wolontariuszy małoletnich. Wspólnie organizują charytatywne imprezy i kwesty, wspierają osoby niepełnosprawne, przejmują się losem zwierząt, dbają również o środowisko. Uczniowie z rodzicami pomagają też lubińskiemu hospicjum. Czuję w tej chwili takie ogromne wyróżnienie za to, takie uwieńczenie naszej pracy, chociaż praca wolontariusza jest bezinteresowna, ale jednak takie sukcesy. Jesteśmy pierwszym kołem w Polsce, które otrzymało sztandar, bo to otrzymało koło, to TPD. Dlatego też czujemy się ogromnie wyróżnieni i na pewno będziemy robić wszystko, żeby jeszcze lepiej działać na rzecz dzieci i ich rodzin. Warto pomagać, żeby komuś sprawić radość. To dzięki pani Eli jestem właśnie w wolontariacie. My śpiewamy i po prostu właśnie zaprosiła nas, żebyśmy zaśpiewały na kilka koncertów i w ogóle. Się zgodziłyśmy. Podczas uroczystości wyróżniający się wolontariusze i przyjaciele szkoły zostali nagrodzeni odznakami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.